Występem dzieci ze szkoły podstawowej w Płużnicy rozpoczęły się gminne obchody Dnia Niepodległości. To wszystko było na te święto, które obchodzimy 11 listopada. Święto Niepodległości Polski. To już kilkuletnia tradycja w gminie Płużnica, że na spotkanie z okazji 11 listopada zapraszani są przede wszystkim kombatanci. W tym roku była to nieliczna już 3-osobowa grupa. Tak to jest w życiu, że tych kombatantów na terenie naszej gminy ubywa z roku na rok. No ale cały czas pamiętamy o nich i tych, którzy jeszcze są w stanie przybyć na spotkanie, co roku zapraszamy, spotykamy się z nimi. Takie spotkanie to okazja do przypomnienia historii lokalnej, historii zwykłych ludzi, dziś kombatantów. W 1939 roku pani Maria Starba jako 7-letnie dziecko wraz z rodziną została wysiedlona z Nowej Wsi Królewskiej na Mazowsze. Tam spędzili całą wojnę. To były bardzo ciężkie czasy, wspomina kombatantka i przekonuje, że dziś warto tę historię przekazywać młodym ludziom. Dlatego, żeby wiedziały, jak to było we wojnie, jak to było po wojnie, jakie to są czasy ciężkie, jak jest wojna, jak się jest pod zaborem. Czy po prostu pod takim, czy pod innym, to pod każdym zaborem nie będzie dobrze, tylko najlepiej będzie, jak będzie wolność i swój kraj, a nie tam jakiś pod zaborem, żeby kogoś słuchać i żeby do niego pracować i jeszcze żeby batem dostać porządnie. Podobne przeżycia ma pan Seweryn Pawlikowski z Ostrowa. W 1939 roku został wygnany na roboty do Austrii. Do dziś ciężko mu o tym mówić. W takich chwilach towarzyszy mu żona Helena. Najpierw w Police, w Potule do Łodzi, wtedy do Potulic. Z Potulic do Austrii, tam na roboty, co miał ile, 8 lat czy coś takiego, nie? I tak, no, Pan Bóg poszczęścił po prostu, że tak się udało, że... Jest taka opieka. Również niełatwą historię życiową ma pani Helena Chmiel z Czapel. Pochodzi z okolic Zamościa. W czasie wojny jej rodzina musiała się ukrywać, ale najbardziej w pamięci zapadło jej jedno wydarzenie. Miała wówczas 9 lat. Za Niemców mało nas nie wybili, bośmy uciekali dzieciaki. I na linii stali Niemcy, mówię, patrzę. Myśmy się cieszyli, że ktoś jest i idziemy do nich, nie? A to Niemcy stali maszynowe karabiny i my po kolana w śniegu uciekaliśmy. Wszyscy kombatanci podkreślali, że do dziś święta obchodzone w wolnej Polsce budzą w nich ogromne wzruszenie, a te emocje to ogromna nauka dla młodszych pokoleń, co zauważają władze gminy Płużnica. Zawsze warto korzystać z doświadczeń i wiedzy starszych osób, którzy wiele przeżyli i wyciągać wnioski z historii, z tych rzeczy, które zostały zebrane źle albo dobrze. Finałem spotkania z okazji Dnia Niepodległości była prelekcja na temat historii Koła Kombatantów w Płużnicy, jaką wygłosił pan Janusz Marcinkowski. Bo na początku, aż po lata 90. był to ZBOWIT, było ogólnopolskie stowarzyszenie kombatantów i byli tam ludzie też z różnych formacji działających w czasie II wojny światowej. Przypisywano tej organizacji oczywiście jakieś tam polityczne zamiary, ale myślę, że normalni, zwykli ludzie, którzy uczestniczyli w tych, czy w tej łączności, czy to byli partyzanci Skeleckiego, czy byli to ludzie z 1939 roku, żołnierze, to oni mieli poczucie takiej swojej wewnętrznej łączności, więzi i oni się tu spotykali, rozmawiali. Wówczas w spisywaniu ich historii udzielali się Witalis Szlachcikowski z Wąbrzeźna oraz Mieczysław Kiszka z Uciąża. To byli moi nauczyciele i przyjaciele, mówi dziś pan Janusz Marcinkowski, który od lat interesuje się historią lokalną. Efekty swoich badań prezentuje na stronie internetowej www.płużnickiehistorie.pl. Mam takie dowody tego, że ludzie się interesują spoza naszego terenu, gdzieś z Bydgoszczy, z Torunia, z Białegostoku, mailują, dzwonią, dopytują. Oczywiście też są jakoś czasem związani pokrewieństwem, na przykład tutaj z tymi stronami, ale generalnie jest spore zainteresowanie historią lokalną, tego co tu było, co się działo. Warto to zrobić, no i tyle. W planie jest więc wydanie publikacji, która będzie opisywać historię wszystkich wsi z terenu gminy Płużnica. A na koniec pozostawiamy Państwa z patriotycznymi akordami muzycznymi w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Płużnicy. Wiesz, po tym przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest.
Cóż to